Hej Katulenka, super, że jesteście. Dzisiaj będzie szkoła język polski. Masz coś do mnie? Nie. No. Uwielbiam się uczyć, jaka jest kropka. No nie? A ty co? A ty się nie lubisz się uczyć? Lubię się uczyć. Ale co? Nie tak bardzo jak ja? Ha! I mi zazdrościsz, tak? Nie. Nie? Po prostu co? Że przesadzam, tak? Tak, przesadzasz trochę. No nie wiem. Pomyślę, no. Czekamy na panią. To czekamy. Tak. Super, zaraz coś szuka się czelince. Czelinka, spójrz, czy dla ciebie narysowałem. Oho, jaki piękny Czesiu. Jest wspaniały. Szupcio, nie? Tak, jest wyśliczne. To serduszko dla ciebie z napisem love. Oh. Wiesz, co to znaczy love po angielsku? Tak, kocham. O, super. Fajnie, że razem siedzimy. Fajnie, super, fajnie. No super. O nie! Ten Czesiu to po prostu zaraz się chyba... Tak, poczekam się chyba... Taki jest... Nie brakuł? No, wiesz, zakochany jest, nie? Ale może faktycznie trochę aż tak za bardzo dziubdziusiem jest. No tam i o, wiesz, on jest mocno mega zakochany, no i... Jakieś dostępniki bawiązowe, no. O, wiesz co, pomidor. Takie to nudne wszystko, no. A ty co, dla swojej Madrydzi to co? Nic tak byś nie zrobił? No wiesz, no. Ale aż tak bardzo, no. Ten człowiek przesłodza. Przesłodza wszystko, naprawdę, no. A, idę sobie siąść do Tulusia, bo was za brzecha pani przyjdzie. Tuluś. Co tam? Nudzi mi się, mówię ci. No to wiesz, sobie poczekaj, za pani będzie, nie? Ruf. Ej, mam pomysł. Powiem pomidorowi żarcik. Jaki żarcik? Że Sabinka chce z nim zerwać. Ruf. Nie wiem, czy jest dobry pomysł. Może się wściec, mówię ci. A tam, zaryzykuję, no co tam, lecę, nie? Pomidor! Co się stało? I o... Mam do ciebie straszną informację. Dowiedziałem się właśnie, podsłuchałem rozmowę. Jaką? Nie mówię tego. Posłuchałem rozmowę Sabinki z Marysią i wiesz, co powiedziała? Co? Nie wiem, czy jesteś na to gotów powiedzieć ci? Nie tak. Wiem. Nie wiem, czy tak. To sobie, ale z twoim kumplem muszę ci powiedzieć. No. Sabinka powiedziała, że chce z tobą zerwać. O nie, jak mogła? No mówię ci. Mówię ci. Dobrze, coś do niej idę. Pomidor, idź do niej, tak? Tak. O, a co jej powiesz? Nie wiem, że... Sabinka, jak mogłaś? Okej, to idź. No nie, ale skręt pierwsza klasa. Zaraz pęknę ze śmiechu chyba. Ej, jakiego śmiechu? Czemu się śmiejesz? Przecież to jest tragedia, no. Pomidor załamany. Broku! Gucia, wiesz! Wcale Sabinkę nie chcę nie zerwać! Wkręciłem go, rozumiesz, gościu? A on jest taki łatwowierny, ale wiem, ubaw! No wiesz co? Taki tekst rzuciłeś mu? To jest wszystko nieprawda, tak? Ty po prostu wkręciłeś go! O, powiem ci, człowieku, że to do ciebie się chyba źle skończy. Mówię ci. Co ty, jak się ma coś skończyć? No co? Pomidorek tam trochę, wiesz, się może wkurzy i tyle, nie? I o, człowieku! To i mówię ci ja, jego dobry kumpel.
Pomidor, jak się czasami wkurzy, to naprawdę potrafi zrobić komuś krzywdę. Mówię ci, krzywdę. Idę sobie podsłuchać, co oni tam będą gadać. No nie, naprawdę? Jo, jesteś niemożliwy, niemożliwy, naprawdę już. Ja też lubię jakieś żarty, ale zobaczysz, zobaczysz. To będzie na ciebie źle. A tam. Siemka? Wow, wow. A co ty robisz, Io? Nie w swojej ławce? No nie, bo ja tu chciałem podsłuchać, co tu będzie Pomidorek gadał, rozumiesz, wkręciłem go nieźle, nie? A ty pyszala, jak tam żyjesz? Już z twoim mózgiem w porzo? Ej, nie nabijaj się, dobra? Człowieku? To ty też mnie tą rurką walałeś drugi raz. Przecież miałem operację mózgu. No miałeś, miałeś, bo po prostu zachowałeś się jak, wiesz, niezły świr. Dobra, dobra, wyluzuj. Wow, wow. Pyczara. I o, przestań. Skumpla się nabijać. Miał operację mózgu i tyle. O, właśnie, właśnie, właśnie. No. Nic fajnego, mówię ci. Uspokój się. Ale wy jesteście wszyscy razy dzisiaj, nie wiem. Nie wiem, no idę sobie, patrzę, co tam Pomidor nawija. O, Pomidorku, to jest co chodzi? Właśnie dowiedziałem się strasznych rzeczy sobie, no. Od i o, że... Co się stało? No powiedz mi, co się stało, no powiedz mi, no. Mówisz do koleżanki, a mi to nie chcesz powiedzieć prosto z mostu, co? Ale co? Jak to co? Jajeczko. Jajeczko, wiesz? Ale Pomidor, o co ci chodzi? Wiem wszystko. Ty chcesz ze mną zerwać, tak? Nie chcę. Co tam Io mówi? Tylko ten kłamca jeden. Ciągle się nabiera. Jak to? Serio? Tak. W ogóle... Naprawdę nie chcesz mnie ze mną zerwać? Nigdy w życiu. Ojej, Sabina. Aż mi ulżyło normalnie. Normalny szok. Przepraszam cię, że tak się zerwałem. Przepraszam, przepraszam. No, Pomidorku, nic się nie stało. No mówię ci, zaraz go znajdę. Zaraz. Tam siedzi! O ty łobuziaku! Jo! Co Pomidorku? Co Pomidorku? Co Pomidorku? Po raz kolejny mnie ukłamałeś. Ty mała pchło, ty gadzie jeden. Wow, jakie mocne słowa. Mocne słowa? Zaraz ci przywalę, zobaczysz. Wow, unik! Au, 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 au! Pieczęła, sorry! No wiesz co, po raz kolejny dostałem! No, dlaczego mnie to spotyka, no? Ej, ej, Pomidor, uspokójcie się! Nie uspokoję się! O, tu jest! Chodź! A nie, nie! Rozwalcie całą klasę, przestańcie! Uwaga! Teraz poczujesz super cios Pomidora! Wystrzał! Au, 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 au. O nie! Pomidor! No nie, to było niezłe, ale ja tak się nie poddam! No to chodź! O nie, co to za rima? Przestańcie! No, co wy, co robicie? Całą kasę popsujecie! No chodź, chodź! O nie, no! O nie, nie! A! Boże! Pomidor! No co Pomidor? Skoczę ci na głowę! Gosia, sorry, ale muszę pobić Pomidora. Pobić tylko Io! Sam siebie chciałeś pobić? O nie! Przestańcie się bić w tej chwili! Nie, nie, nie! Chłopaki, przestańcie, no! No nie no, szaleli! Ej! Całą kasę rozwalą! Stop! Załatwię cię, gościu, załatwię cię, mówię ci! A, Pomidor, ty! No chodź! Co się stało tutaj? Oja, pani przyszła! Mówiłem wam! Chłopaki! A-au! Do kąta, już! Kto to zrobił? Co? O co chodzi? W tej chwili! O co chodzi? O co chodzi, no? Kto zepsuł klasę? No! I co się stało z Gosią? Proszę mi powiedzieć w tej chwili! Pani profesor, no, Pomidor zwariował, no! Nieprawda! Nie zwariowałem! Jak zwariowałeś? Oni się pili, pani profesor! Oni się pili, pani nauczycielko! Naprawdę! Okropnie się bili, my z sobą! Okej! I o!
Pomidor, musicie iść do kontroli. Wyłowuj ziokinę. Au, 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 moje ucho. Ale to było tak, że to wszystko jego wina. Bo powiedział, powiedział, że Sabinka ze mną zerwała i ja się wściekłem na niego, bo mnie okłamał. Ale i tak idziecie do konta za to, że popsujcie klasę i się bijecie. Już, masz. Ała, 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 ała. Raz pójdziecie do konta. A nie. Jejku, jak to boli moje ucho, no. A ty tu. Au, 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 au. O jejku, jejku. A ty pomidor tu. Ojej, no. Szaleństwo, ale serio to... Ty mam do klasy. On zaczął, no. No i? No, to jego bardziej jest wina. No i? Idziecie razem do konta. I koniec. Ojejku. O, biedna Gosia, co oni z tobą zrobili? Ojejku. Okropne to było. Braku, jak to w końcu było? Kto pierwszy zaczął? No, z tego co ja wiem, to i o faktycznie okłamał pomidora i powiedział mu, że Sabinka się... no niego zerwała czy coś i Pomidor poszedł tam, później wszystko wyszło na jaw i Pomidor się wściekł i zaczął bić i o. Aha, czyli pierwszy zaczął i o, ale i tak Pomidor, to jest dziwne, że on od razu poszedł do bicia, ale i tak razem muszą siedzieć w końcu. O, panie prof, panie nauczycielko, o, ale oni klasę rozwalili, prawda? Jestem bardzo zła. O, ja dostałem znowu w głowę, dopiero co miałem operację. No i... A jak mi ta choroba, powróci ta choroba? Na pewno mi powróci, wiedźmy, że nie. Okej. Okay. Okej, już wszystko było sprzątane, a teraz dzieciaki, chcę wam pokazać nową tylnicę, Chichi. Hejka, jestem Chichi i ja też nazywam się Chichi, jestem bardzo mądra. Hej, super. O, super. Chichi, a tutaj będzie wasza ławka. O, ale nam się podoba. O, hejka. O, hej. Ja jestem Bruno, cześć. Cześć, my jestem Chichi Lab. Hej, ja Pamela, super. No dzieciaki, mieli się nauczyć się jakiegoś dowolnego wierszyku. Kto nam powie? Ja. Ojejku, ktoś się to zgłasza oprócz mnie? Tak, ja się zgłaszam, jestem bardzo mądra. Okej, Gosia, dajmy się zgłosić nowej uczennicy. Dobrze? Dobrze, niech będzie. No to zaczynam. Poszłam sobie do ogródka, napotkałam krasnoludka. Dzień dobry, krasnoludku. Co robisz w tym ogródku? Pająkowi szyje sieci, słowikowi bawię dzieci. Zbieram nektar z kwiatów złotych, bardzo dużo mam roboty. Chichi, prześlicznie, super wierszyk. O, dziękuję. Chichi, świetnie ci poszło. Dzięki. Chichi, piękny wierszyk. A teraz je wykażą te dwa łobusy. Pomidor i o, chodźcie tu na środek, bo jak nie, to dostaniecie pojedynce. Idę. Ale się wściekła pani nauczycielka, no. No faktycznie, wściekła się nieźle, no. Wszystko przez ciebie. No pamiętaj, to taki był żarcik, a ty myślałeś, no do bicia, no. A ty... Spokój i wierszyki. Ojejku. Serio? Mam powiedzieć wierszyk? Ale jak nie powiem, bo nie umiem. Na pewno jakiś umiesz, bo dostaniesz pojedynce. Ojejku. Pani nauczycielko, a może być taki... Bo takie wierszyki, jakieś tam znowu, takie trochę... Może być taki trochę głupkowaty? No zobaczymy, może będzie fajny, nie wiem. Okej, to zaczynam. Uwaga. Siedzi diabeł na stodole i go słoma w pupę kole. Patrzcie ludzie święci, jak ten diabeł pupą kręci. Pomidor, co ty za wieszek myśliłeś? Okej, to dostaniesz pojedynce, bo taki głupi. Może wymyśl jakiś inny. Jejku, to jeszcze mi jeden przyszedł do głowy wierszyk, to fiku miku na patyku siedzi wampir na nocniku. Daj mu kość albo dwie, bo jak nie, to cię zje. Może być? Dobry pomidor, dostaniesz po trójce, a i tak było głupie, bo chociaż, że dwa. O,
O, pani nauczycielko, dziękować. A teraz i o ty się wykaż. To zaczynam mój wiersz. Szły diabły przez piekło. O, Holender, jak ciepło. Wszystkie diabły pozdychały, tylko jeden został mały. A ten mały, co pozostał, to cebulą w głowę dostał. Drugi wpadł do pełnej beczki i zajadał ogóreczki. A trzeci ze strachu zwiał przez dziurę w dachu. Jak tam, pani nauczycielko, może być? I o co to dosłownie co? Nie może być. Trzeba po jedynce. Please, nie. Mogę jeszcze powiedzieć? Please, mogę. Dobrze, możesz. No to lecę z kolejnym wierszem. Pękła bomba, wyszła para. Posądzili dziś komara. Komar patrzy, co takiego? 100 diabełków koło niego. A jednego grubasa przywaliła kiełbasa. A jeden się wydostał i cebulą w łeb dostał. I jak? Okej, okay, jo, co więc to było nieciekawe, ale za dwa wierszyki daję ci -3. O! Dobrze, że nie jedynka. Bardzo, bardzo dziękuję i przepraszamy, że tak powiedziałem, my tak się pobili. O, bardzo, bardzo przepraszamy, pani profesor, pani nauczycielko, pani profesor, co ja mówię, że tak się zastosowałem. Bardzo przepraszamy, naprawdę bardzo. Okej, okay, masz do ławki, ale na przyszłość macie być spokojni. Już będziemy. Chodź ty, jo. No idę. Okej. Okay. O, Tulek już dzwoni. Dobrze, to widzimy się na następnych zajęciach. Do widzenia pani, do widzenia. Do widzenia. Okej, jeśli wam się podobało, daj łapkę w górę i subskrybujcie, żeby te łobuziaki tak nie obuziły. Pa! Pozdrawiam widzów z filmiku Dzień Dziecka. Pozdrawiam Hanię Trawnik za to, że była pierwsza. Pozdrawiam Wiktorię Kocen za to, że była druga. Pozdrawiam Sotka i Zleczka Games za to, że była trzecia. Pozdrawiam Mimi za to, że była czwarta. Pozdrawiam Natalkę Szyszkę za to, że była piąta. Pozdrawiam Motylkowa. Pozdrawiam Wiktorię Gołąb i Amelkę. Pozdrawiam Hejka, tu Agatka i Marcel. Pozdrawiam Julię Anders. I oczywiście pozdrawiam wszystkich moich widzów. Wszyscy jesteście ekstra, pa, 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 pa.